Łukasz Kocur. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na niedzielny program Punkt Widzenia Dolnego Śląska. Fundacja Krzyżowa przygotowała właśnie materiały edukacyjne dla szkół ponadpodstawowych przeciw nazizmowi. Historia Freja, a także Helmuta von Moltke. Moimi Państwa gościem dziś w naszym studio jest dr Robert Żurek, dyrektor Akademii Europejskiej Fundacji Krzyżowa. Dzień dobry. Witam Panie doktorze, witam bardzo serdecznie. Koordynator także wspomnianego projektu ze strony Fundacji Krzyżowa. Panie doktorze, przeciw nazizmowi, jakie zagadnienia tak naprawdę poruszają te proponowane dla dolnośląskich uczniów programy nauczania? Być może również planujecie Państwo w skali kraju zadziałać. Mówię nieprzypadkowo na Dolnym Śląsku, ponieważ jak popatrzymy nawet na tą naszą młodzież wrocławską, to jest bardzo świadoma swojej historii młodzież. To tutaj przecież mieliśmy wielu bohaterów, którzy od powstania styczniowego faktycznie z Uniwersytetu Wrocławskiego po wydarzenia II wojny światowej bardzo prężnie działali i wiedzieli, czym jest polski patriotyzm i jak również później po tych latach wojennych współpracować z naszymi zachodnimi sąsiadami, z Niemcami właśnie. To prawda i odnosząc się do tej ostatniej myśli, rzeczywiście tu z Wrocławia wyszło wiele takich inicjatyw na rzecz dialogu i pojednania z zachodnimi sąsiadami. Natomiast my jako Fundacja Krzyżowa już od dawna staramy się działać na rzecz budowy pewnej tożsamości mądrych Polaków, Europejczyków, którzy biorą sprawy w swoje ręce jako świadomi obywatele. I w związku z tym staramy się dostarczać pretekstu, dostarczać impulsu do refleksji, co to znaczy być świadomym obywatelem, co to znaczy nie ulegać pewnym niebezpiecznym tendencjom. Nazizm dzisiaj może nie jest jakimś dominującym zagrożeniem, natomiast rośnie popularność ruchów populistycznych, ekstremalnych. Mamy kryzys liberalnej demokracji. Wydaje nam się, że w tych okolicznościach warto zaprosić nauczycieli, uczniów do refleksji na temat tego, jakie zagrożenia groziły nam w przeszłości i jakie być może mogą powrócić, jeśli nie będziemy czujni, jeśli nie będziemy świadomi i odpowiedzialni. I właśnie taką próbą oferty są te materiały, o których pan redaktor wspomniał. Zanim jednak przejdziemy do tej bogatej historii, na którą chcecie państwo zwrócić uwagę w szkołach ponadpodstawowych, między innymi we Wrocławiu czy na Dolnym Śląsku, teraz pan doktor również dokonał takiej krótkiej diagnozy, ale jak popatrzymy jednak na naszych zachodnich sąsiadów Niemców, to my na dzień dzisiejszy dobrze współżyjemy i funkcjonujemy w ramach Unii Europejskiej, w ramach strefy Schengen. Przecież do pojednania Niemiec doszło dzięki innymi porozumieniom też na linii, no właśnie z nami, z Polakami. List biskupów gdzieś w tle. Tyle wątków moglibyśmy faktycznie wymieniać, no ale coś się takiego dzieje chyba z tą polityką nawet w skali europejskiej, że tak jak pan doktor zauważył, no jeżeli ktoś będzie stosował takie ruchy populistyczne, to nawet nie musimy tego nazywać nazizmem, a mechanizmy, rozumiem, wciąż te same się powielają. Tak i proszę zauważyć, że kiedy mówimy o tym, że stosunki polsko-niemieckie są dobre, a jednak ciągle coś w nich zgrzyta, to te zgrzytanie ma najczęściej coś wspólnego z historią, prawda? Ta historia jest tym, co nas dzieli, co sprawia, że co jakiś czas powracają jakieś silne napięcia i różnice zdań. Dlatego warto historią się zajmować. Nie rozumiejąc historii, nie rozumiemy siebie. W związku z tym również w czasie spotkań polsko-niemieckich, europejskich, które przecież w Krzyżowej permanentnie organizujemy, historia gra istotną rolę. I wydaje nam się, że właśnie to, żeby dobrze rozumieć siebie i dobrze kształtować przyszłość, warunkiem tego jest dobra znajomość historii. I to nie taka znajomość encyklopedyczna, ale świadomość pogłębiona, taka, która właśnie bazuje na pewnej analizie tego, co nam, jako Polakom, jako Niemcom, jako Europejczykom udało się dokonać i w jakie pułapki wpadliśmy. Niemcy też to, panie doktorze, rozumieją. Jak popatrzymy na ostatnie konflikty na linii dyplomatycznej Warszawa-Tel Awiw, to nagle pierwszymi, którzy odezwali się w Europie, było właśnie Ministerstwo Spraw Zagranicznych Niemiec i przypomniało, że naziści to Niemcy. No i nagle tu można odnieść wrażenie, rozwiązali też ten konflikt, prawda? Chociaż nie był on dobrze słyszany w całej Europie. To prawda i z tego należy się cieszyć, że taka mocna deklaracja niemieckich władz miała miejsce. Wydaje mi się, że rząd federalny, czy w ogóle opinia publiczna w Niemczech trochę nie dostrzegała wagi problemu, jakim dla Polaków były te powtarzające się nieszczęśliwe komunikaty w zagranicznych mediach o polskich obozach zagłady. Teraz wydaje mi się, że ten konflikt polsko-izraelski przyczynił się do tego, że również
za naszą zachodnią granicą zrozumiano, iż problem istnieje i że jasne stanowisko Niemiec w tej sprawie przysłuży się dobrym relacjom polsko-niemieckim. I panie doktorze, tutaj chciałbym powrócić w takim razie do tych materiałów edukacyjnych, które państwo przygotowali, bo jak popatrzymy na historię Frei Helmuta von Moltke, to czy rzeczywiście według pańskiej opinii i diagnozy to jest tak, że dla samych Niemców to może być takie remedium i lekarstwem na tą ich traumę po Niemcach nazistowskich, na tym, co rzeczywiście ten naród sam przeżył, prawda? I boryka się przecież po dzień dzisiejszy rzeczywiście z konsekwencjami tych wyborów z lat 30. i 20. No ta historia też nas czegoś uczy, nie tylko młodych Wrocławian. Tak, rozumiem. Ta historia uczy czegoś Niemców, ale uczy czegoś również Polaków. Tak naprawdę to jest uniwersalna historia, mówiąca o odwadze cywilnej, wręcz o bohaterstwie, które polegało na tym, że bardzo niewielka garstka ludzi, wręcz jednostki, potrafiły wykrzesać z siebie determinację do tego, żeby sprzeciwić się złu. Trzeba pamiętać o tym, że sprzeciwienie się nazizmowi w Niemczech to było trochę coś innego niż sprzeciwienie się okupacyjnej polityce zbrodniczej w Polsce, prawda? Tutaj mieliśmy do czynienia bo sami Niemcy wybrali Hitlera. Tak jest i większość społeczeństwa go popierała, więc opór przeciwko nazizmowi w Niemczech oznaczał opowiedzenie się przeciwko swojemu państwu, przeciwko legalnie wybranej władzy i przeciwko zdecydowanie większości własnego narodu. Więc to wymagało bardzo dużej dojrzałości, żeby dojść do wniosku, że tutaj mamy do czynienia ze złem, któremu trzeba się przeciwstawić. No i to wymagało ogromnej odwagi, pewnej takiej determinacji, gotowości na to, że będę osamotniony, że stanę się obiektem nienawiści, niechęci ze strony moich współobywateli i zapewne przyjdzie mi zapłacić najwyższą cenę, bo trzeba pamiętać, że akurat te komórki ruchu oporu czy opozycji, o których tutaj mówimy, rodziły się w dobie największych sukcesów Niemiec. Wtedy trudno było przewidywać, że reżim nazistowski szybko upadnie. No tak, a w planach 1000 lat. Dokładnie. Tak, a więc to byli ludzie, którzy liczyli się z tym, że zapłacą najwyższą cenę za swoją działalność. Panie doktorze, co ta historia też może nauczyć młodych ludzi? Czy według pańskiej oceny są w stanie też zrozumieć ten ewenement, że faktycznie mamy coś takiego jak własne sumienie, prawda? Tak. Myślę, że jest wiele takich warstw, których można się nauczyć z tej historii. Pierwsza to docenienie sobie tego, co mamy. My często narzekamy na naszą demokrację, na pewne jej nieznośne przejawy, na to skłócenie, niski poziom debat publicznych i wiele można by tu mankamentów wymienić, ale warto sobie przypominać, jaka jest alternatywa. I młodzi ludzie często w ogóle nie rozumieją, o czym my mówimy. Dla nich tak oczywiste są te relacje panujące teraz, że kiedy mówimy o dyktaturze, o totalitaryzmie, nie tylko hitlerowskim, ale również stalinowskim, to często bardzo opornie ta prawda do nich dociera. Typowe pytanie, które stawiają młodzi ludzie, kiedy mówimy o tym, że jakieś bezprawne działania, jakieś tortury dotknęły na przykład więźnia stalinowskiego czy hitlerowskiego więzienia. A nawet za czasów PRL. Oczywiście, tak. Pytanie, a dlaczego nie zwrócił się o pomoc do adwokata, tak? Dlaczego media nie protestowały? Więc widać, że młodym ludziom dzisiaj bardzo trudno wyobrazić sobie, jak to wtedy było. Więc myślę, że to jest pierwsza warstwa, po prostu pokazać, że to, co mamy dzisiaj, to nie jest oczywiste. I to nie jest banalne, tylko jest to pewna zdobycz, pewne osiągnięcie, które trzeba docenić i którego trzeba bronić. A druga warstwa to jest taka bardziej indywidualna, taka mianowicie, że każdy z nas jest zobowiązany do tego, żeby być odważnym, być zaangażowanym i sprzeciwiać się złu w swojej codzienności, bo to zło zaczyna się tam, kiedy na przykład w klasie szkolnej większość dokucza komuś, kto został zakwalifikowany jako wygodna ofiara, prawda? I musi być tak, że w takich środowiskach znajdują się osoby odważne, które stają w obronie tych słabszych i poniewieranych. Jeśli tego zabraknie, no to nie możemy spodziewać się, że całe społeczeństwo, całe państwo będzie dobrze funkcjonować. Więc naszym zdaniem Fundacji Krzyżowej powinniśmy zaczynać edukację właśnie od takich codziennych sytuacji, że ja jako obywatel, jako uczeń muszę mieć odwagę sprzeciwiać się złu, czasem muszę mieć odwagę płynięcia pod prąd, ale muszę być wierny wartościom i muszę potrafić tych wartości bronić. No rzeczywiście, przepraszam za analogię, ale faktycznie jakby ktoś w Monachium tak podczas pierwszych spotkań
spotkań Hitlera krzyknął w tej piwiarni, że faktycznie coś tu się dzieje nie tak, to być może ktoś by za nim poszedł. Dotknął pan redaktor sedna sprawy, tak. Ta obojętność, to odwracanie wzroku i brak odwagi tam, gdzie rodzi się zło, prowadzi do tego, że po jakimś czasie już nie sposób go zatrzymać. Panie doktorze, to w takim razie faktycznie życzylibyśmy sobie, aby to właśnie dolnośląscy i wrocławscy uczniowie potrafili wyciągnąć lekcje z tych materiałów edukacyjnych, które państwo przygotowujecie, ale co wchodzi w skład taki, bo tak państwo też nazwaliście ten cały pakiet właśnie tej teki edukacyjnej, co te szkoły mogą dostać, to jeszcze nie wybrzmiało podczas naszej rozmowy, tak. Ale bezpłatnie, to także taki ukłon oczywiście w stosunku do nauczycieli i naszych placówek szkoły. Tak jest. Każdy zainteresowany nauczyciel może sobie na naszej stronie internetowej krzyżowa.org.pl ściągnąć te materiały w postaci pliku PDF. W ich skład wchodzi część informacyjna, czyli opis tematu i wchodzą propozycje scenariuszy lekcyjnych oraz cała masa załączników, które pozwalają się lepiej zorientować w całej tej historii, o której mówimy. Proponujemy również obejrzenie filmu dokumentalnego, który traktuje właśnie o tym małżeństwie Frei i Helmuta von Moltke, bo ta historia tych dwojga osób, które miały odwagę stawić opór, on zresztą zapłacił za to życiem, a ona została wdową i wychowywała dwójkę małych dzieci po wojnie. Ta historia ma również taki wspaniały wątek miłosny, który jest dodatkową atrakcją, można by powiedzieć, dlatego że ci ludzie bardzo się kochali i bardzo się wspierali. I myślę, że bez tej wzajemnej miłości i takiego wzajemnego oparcia w tych czasach pogardy niezwykle trudno byłoby im tę odwagę cywilną wskrzesić, którą wskrzesić im się udało. Panie doktorze, ponieważ faktycznie mówimy o jednostkowych przypadkach, a chciałoby się powiedzieć, a szkoda, być może ktoś jednak wyciągnie lekcję z historii, gdyby rzeczywiście ta nasza europejska historia potoczyła się nie tak, jakbyśmy sobie tego życzyli, no, ale państwo również przypominacie o innych nazwiskach. Stauffenberg między innymi. Historia... O Stauffenbergu staramy się nie przypominać, a jeśli to we właściwym kontekście. Tak? No tak, bo akurat... Hollywood go pokazał, ale dokładnie. To nie wszędzie natomiast Stauffenberg w odróżnieniu od bohaterów Kręgu Skrzyżowej był dość antypolski i tak naprawdę jego głównym motywem działania był interes Niemiec, uchronienie Niemiec przed ostateczną katastrofą. Natomiast Krąg Skrzyżowej był tą częścią opozycji antyhitlerowskiej, która myślała bardzo proeuropejsko, która była nastawiona pozytywnie do Polski i która remedium na to ogromne zło, które miało miejsce w Niemczech, widziała w powrocie do wartości humanistycznych i chrześcijańskich. I na tych właśnie podstawach pojednania z sąsiadami, budowania zjednoczonej Europy i powrotu do wartości budowali cały swój program. I to jest ta część niemieckiego ruchu oporu, o której my chcemy mówić, nie tylko dlatego, że była aktywna w tym miejscu, które teraz znajduje się na terenie Polski i Dolnego Śląska, czyli w Krzyżowej, ale też dlatego, że bliskie jest nam to myślenie, które oni przejawiali. Powiedział pan doktor, jak wyglądają te specjalne pakiety edukacyjne, to jeszcze na koniec bardzo krótkie pytanie. Do kiedy do państwa można się zgłaszać? To jest projekt, którego zakończenia nie planujemy. Można się zgłaszać w dowolnej chwili, te materiały będą dostępne. My też jesteśmy dostępni jako osoby kontaktowe. Można zwracać się do nas z różnymi pytaniami, można z nami dyskutować o możliwościach modyfikacji tego projektu, poszerzenia go o jakieś inne moduły. My jesteśmy na to otwarci. Zresztą ta teka edukacyjna jest w naszym zamierzeniu początkiem szerszego działania. My chcemy przedstawiać również inne osoby. Zaczęliśmy od małżeństwa von Moltke z racji tego, że to byli gospodarze tego miejsca, w którym jesteśmy, ale chcielibyśmy też przybliżać naszej młodzieży oczywiście bohaterów polskiego ruchu oporu i inne europejskie postacie, o których warto pamiętać, bo mogą być dla nas wzorem w kształtowaniu naszych postaw obywatelskich. Czyli rozumiem, kiedyś przyjdzie czas na Jana Karskiego, rotmistrza Witolda Pileckiego, to tak, powolutku. Powolutku i mam nadzieję, że za jakiś czas będziemy mieli całą taką serię tek edukacyjnych, które będziemy oferować w szkołach, ale które będziemy wykorzystywać również w naszej pracy w Krzyżowej, bo warto pamiętać, że u nas każdego roku gości wiele tysięcy młodych ludzi, głównie z Polski i z Niemiec, ale również z innych państw europejskich i im również chcemy opowiadać o tej historii.
No to bardzo panu dziękuję w takim razie za te informacje. Być może również na przyszłość uda nam się porozmawiać jeszcze w tym studiu i powiemy o muszkieterach. Kto wie, skoro już faktycznie o Polakach, którzy tworzyli ruchy oporu przeciw Hitlerowi i samym nazistom, będziecie państwo dyskutowali w naszych warunkach wrocławskich i dolnośląskich i w samej Krzyżowej także. Dziękuję raz jeszcze za przybycie do naszego studia. Dr Robert Żurek z ramienia Akademii Europejskiej Fundacji Krzyżowa, koordynator wspomnianego projektu, był moim państwa gościem w programie Punkt Widzenia Dolnego Śląska. Na teraz to wszystko. Dziękujemy państwu także za uwagę. Do zobaczenia. Bardzo dziękuję.